W dzisiejszym fragmencie arcykapłani brną dalej w swojej nienawiści do Jezusa. Musi tutaj być i z pewnością jest ważny przekaz dla nas, bo czytamy, że kiedy Pan zmartwychwstał, a Jego bracia i siostry się radują, inni dalej kłaniają się kłamstwu. Tutaj już nie przemawia ich rozumowanie, ale rozpaczliwa obrona przed przyznaniem się do błędu. Jest to okropny wir, który wciąga i niszczy wiele po drodze. Przekombinowali, przeanalizowali, wyedukowali i na końcu pozostało im tylko kłamać. Dlatego właśnie Jezus zaprasza nas jako dzieci, abyśmy mogli po prostu się cieszyć z Jego obecności. Dajmy się w tych dniach ponieść radości, bo nie dość, że On wrócił, to ma jeszcze dla nas życie wieczne.